Siemano widzowie, tutaj skończyłem poprzedni odcinek i... troszkę się wystraszyłem tego, co było na dole, ale muszę to sprawdzić, co to było, ponieważ wydaje mi się, że to może być związane z Herobrine'em, bo tam jakieś rzeczy w tym, prawda, szef Cave'ie są. Ja nie mam pojęcia, czy to jest to, czy Dave już to widział, czy tego nie widział, nie wiem totalnie o tym nic. Wiem tylko jedynie to, że doszły mnie bardzo smutne informacje, ale słuchajcie, dowiedzieliśmy się wczoraj, że Herobrine planuje kogoś zaatakować. I okazało się, że planował to o wiele szybciej, niż mi się wydawało, bo ja skończyłem odcinek dokładnie w tym miejscu, uznałem, że tutaj jestem w miarę bezpieczny. Ale okazało się, że osoby, które były poza tym miejscem, wcale nie były takie bezpieczne. I to właśnie Steve'a zaatakował Herobrine, co jest mocno dziwne, bo Steve to w końcu jest ojciec Herobrine'a i nie rozumiem, dlaczego on go zaatakował. I ponoć całkowicie go zabił Unicesu i Steve totalnie zniknął. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ponieważ nie wyszedłem stąd, odkąd się o tym dowiedziałem, ale muszę wyjść w końcu, muszę wyjść i się, prawda, rozejrzeć po terenie, ale przede wszystkim najpierw zejdźmy na dół i zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja i co tutaj, prawda, mamy. Dobra, nie wiem, to mnie tak przeraża, że ja nie wiem, czy ja chcę do tego podchodzić nawet, nie? Tam się da w ogóle wejść? Czy tu się da wejść? Ej, dobra, tu są jakieś tabliczki, ja tam chyba nie będę wchodził nawet. Dzisiaj przejdziesz 3 moje wyzwania, jeśli wszystkie z nich zrobisz prawidłowo, będzie nagroda. Tą nagrodę będzie spotkanie z pojmanym, czyli Palionem, żeby próby nacisnąć przycisk za tobą. Powodzenia. Okej, Palion nie jest aktualnie pojmany, czyli to jest coś starego, czyli wydaje mi się, że Dave to zobaczy i po prostu to tutaj zostało od tamtego czasu i ani Herobrine, ani Dave tego nie usunęli. Ej, dobra, to bardzo dużo wyjaśnia, bo już się bałem, że to będzie dotyczyło mnie, czy coś takiego. Dobra, słuchajcie, teraz muszę przede wszystkim zabezpieczyć rzeczy, które mam, bo z tego, co mi się wydaje, to te akta nie powinienem nosić przy sobie, nie może ich dostać zdecydowanie Herobrine, bo będzie wiedział za dużo, więc muszę je koniecznie schować do Ender Chesta, albo najlepiej gdzie indziej. Myślę, że Ender Chest jest takim czymś, gdzie Herobrine może się spodziewać, że będę chciał to tam schować, więc wydaje mi się, że Ender Chest niekoniecznie jest najlepszym pomysłem, ale zastanawiam się, gdzie mógłbym go to schować tak, żeby Herobrine o tym nie wiedział i szczerze mówiąc nie wiem. Wydaje mi się, że on o wszystkim się może dowiedzieć, więc czy schowanie tego do Ender Chesta jest dobrym pomysłem? No koniec końców wydaje mi się, że lepszego nie mamy, nie? Wrócił ten wózek? Gdzie jest ten wózek? Wow, był jeden w drugim, ale dobra, wrócił, to jest najważniejsze. Dobra, ja wiem, że ja tutaj mam zejście na dół, czy ja tutaj mógłbym schować gdzieś tą... Nie wiem, czy tutaj jest bezpiecznie chować, też mi się wydaje, że nie, ale czekajcie, gdzie ja tutaj przejdę, bo już się pogubię... A, wiem, do laboratorium ja tu wyjdę? Tak, do laboratorium, dobra. Ej, ja już tak dawno tutaj nie przechodziłem, że już zapomniałem, dokąd prowadzi ten tunel, nie? Tak, do laboratorium przejdziemy, ja już... Łojeny, ale mnie teraz zamroczyło. Dobra, tu wyjdziemy, okej, jest git. Dobra, przejdźmy do mojego domu po prostu, może... Zobaczymy, jak to wygląda sytuacja. Tam nie chcę wrócić ten wózek, ja już to piechotą przejdę szybciej. I myślę, że schowamy to gdzieś u mnie w domu, tak mi się wydaje. To jest chyba najlepszy pomysł, żeby schować to tutaj. Tylko myślę, w którym miejscu najlepiej. Kurczę, szczerze nie wiem. Może jakbym przyszedł tu do tych wieśniaków. O, mam pomysł, jakbym to schował gdzieś u wieśniaków, czekajcie. Tutaj na przykład, tutaj przecież nikt nie zagląda totalnie. A jakbym to na przykład pod łóżkiem schował? Tu jest chyba w miarę bezpieczne miejsce, tak mi się wydaje. Czekajcie, zajdźmy po skrzynki i wydaje mi się, że tutaj to schowamy, tak mi się wydaje. Czekaj, tu... Crafting to nie, tu nie... Dobra, mamy skrzynkę, jest świetnie. Okej, i teraz dajmy tu skrzynkę i schowajmy tutaj te wszystkie akta. Wydaje mi się, że one tutaj powinny być bezpieczne. Przynajmniej jest... no... kurczę. Jestem raczej przekonany, że powinny być. O nie, nie wyjdę tędy teraz? Dobra, wyszliśmy. Odłóżmy tutaj te rzeczy, jakieś syfy, które mam ze sobą, niepotrzebne. Nie wiem, czemu to tu akurat odkładam, ale niech już będzie. Czy jest tu coś, co by się mi mogło przydać? Zdecydowanie chyba... O, fajerwerki wezmę, mi się kończą powoli, więc weźmy sobie. Tak, dobra. Wychodzimy stąd, weźmy ten miecz. Dobra, muszę się przejść po Palionowej i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Przede wszystkim muszę pójść do Steve'a, do jego domu, zobaczyć, czy tam są jakieś informacje. Skoro Steve już nie żyje i Herobrine go zaatakował, no to wydaje mi się, że jakieś ślady po tym wszystkim powinny zostać w domu Steve'a. Nie wiem, ile jest z tym prawdy, że on nie żyje, może też mnie ktoś troluje, wiecie, jakby... Mi to co prawda powiedział Dave, nie? Ale jakby... Ale nie wiem, no wydaje mi się, że... Nie no, raczej bym mnie nie trollował, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, może to jest jakiś nieśmieszny prank, no... No nie wiem, zobaczymy. Może to są tylko plotki, może on też nie ma dowodów na to, może tak powiedział, bo ktoś mu to powiedział, może Herobrine mu kazał to powiedzieć. Wiecie, jest wiele różnych opcji, nie? Ale muszę to sprawdzić na własne, że tak powiem, oczy, więc przejdźmy się do domu po prostu Steve'a i zobaczymy, czy tam są jakieś informacje. Strasznie mi się nie podoba to, że tu są czerwone oczy, serio. Ja bym usunął tą głowę stąd, ale ja nie wiem, czy ja mogę przekraczać w ogóle tą żółtą linię, nie? Boję się, nie wiem, nie chcę, nie interesuje mnie. Dobra, idziemy do Steve'a, zobaczymy, jak to wygląda sytuacja. O kurde, co to jest? Nie, nie mówcie, że to jest... Nie. Czekajcie, co to jest? Tu spoczywają prochy Steve, RIP. O kurczę, czyli jednak. No dobra, czyli Steve nie żyje, dobra, to już wiemy. Czyli teraz trzeba się rozejrzeć, czy są tu jakieś ślady. Okej, tutaj. Pusta butelka. To jest jakiś ślad, nie będę mówił, że nie. To jest, pusta butelka jest w jakimś stopniu śladem. Zielone tutaj zostały, elytra, tu jest jakieś, prawda, skórzane coś. W każdym razie nic, co by tak, co by mnie tutaj nakłaniało, nie ma nic, jedynie ta butelka. Jest rozwalony dom! Ej, dobra, wydaje mi się, że mogło to być włamanie w takim razie. Skoro jest rozwalony dom z tyłu, mogło to być włamanie, zdecydowanie. Tutaj żadnej płyty nie ma schowanej w kowadle, nie da się za bardzo nie schować. Co tu robi to jacuzzi? Tego tu nie było wcześniej. No, zobaczmy tutaj, mamy TNT. Jest honeycomb, a z tego co wiemy Steve i Yeti, z tego co mi, że tak powiem, wszyscy powiedzieli, mają swój biznes związany właśnie z produkcją miodu. Więc to by wyjaśniło, dlaczego to tutaj jest, tutaj nic nie ma. Przejdźmy się na piętro wyżej. Może Steve zostawił jakąś informację? Wiecie, skoro on przekazał mi ukrytą wiadomość, może się spodziewał tego, co się wydarzy. I teraz może zostawił mi jeszcze jakąś informację tutaj w tym całym domu. Czekajcie, jeszcze nie sprawdziłem wszystkiego. Tu jeszcze trzeba pójść. Czy tu jest w skrzynce coś? Nie, tu jest jakieś deski, tu nie ma nic. Ten dom Steve'a jest, nie wiem, mega dziwny, nie? Łazienka, czy w łazience coś schował? Tu nie ma nic. Dobra, tu też nic nie ma. Dobra, wychodzi na to, że jest masa takich... Albo to są takie po prostu, wiecie, jakby dla zmyły, może pod schodami coś schował. Ty, tutaj kiedyś coś było. Nie ma teraz. Czyli tutaj jest czysto. Tutaj nic nie ma. Dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj na górze. Tu zobaczmy, te skrzynki, nie ma nic. Tutaj też nic nie ma. Tutaj jest książka, to jest pacjent. Dobra, to ja sam wypisałem chyba z tego, co pamiętam. Tak, to ja wypisałem. Dobra, czy może za skrzynkami jest jakaś inna skrzynka? Chyba nie. Chyba wydaje mi się, że nie. Dobra, tam nie będzie nic. Tu jest zejście do jakiejś bazy, ale czy to jest... No ja wiem co to jest. To jest tutaj... O, czekajcie, tu trzeba przejść tak, dobra. Przejdźmy tu. Tu jest jakieś wyjście? Nie. Dobra, no tutaj to mamy, że tak powiem, wgląd. To widać tą bazę stąd, więc okej, ta baza jest średnia, to z swoją drogą. Ale dobra, tutaj żadnych informacji nie ma. Dobra, ej, czy nic mi nie zostawił? To mi się wydaje mocno podejrzane. Albo w piecu jeszcze nie sprawdziłem. A, nie ma. Nie ma, jeszcze tu pod schodami możemy zobaczyć, czekajcie, może tu coś będzie. O, wow, jest jakaś skrzynka. Ej, a to co to jest? Dobra, czekajcie, zobaczmy to najpierw. Czy to dokądś prowadzi? Halo? Nie, wydaje mi się, że nie. Tutaj wygląda tak, jakby tu nic nie było. Tylko po co ta drabina w takim razie? A tu jest skrzynka, jest książka jakaś, okej. Czyli coś chował pod schodami jednak. Okej, mamy jakieś kordy. Mamy jakieś kordy, o, dopisałem tu coś, nie, mamy kordy, okej, to jest ważne. Odłóżmy to na razie tak, żeby nikt tego nie widział, mamy kordy, sprawdźmy co się kryje na tych kordach. Może to jest faktycznie jakaś ukryta wiadomość od Steve'a czy coś, nie wiem, zobaczymy, mam nadzieję, że to jest od niego. Minus 70 na 285, dobra, zobaczmy F3, minus 70, czyli to będzie gdzieś, dobra, idziemy dobrze, minus 70 na 200 coś, czyli tutaj to rośnie, czyli trzeba iść w tamtą stronę, okej. No to lecimy w tamtą stronę, w takim razie to nie jest daleko, bo już zaraz będziemy mieli minus 7, minus ile? Minus 70. Minus 70 to już jesteśmy, dobra, to już można lecieć w tamtą stronę i jest 285. Czyli dosłownie w tamtą stronę, ej dobra, to może być koło tego skina chyba? Tak, to może być tutaj gdzieś. Okej, tu są jakieś rzeczy, czy to chodzi o to? Dobra, zobaczmy, czy to chodzi o to. Nic o mnie nie wiecie, mieliście szansę, ale ją zmarnowaliście, nadchodzi koniec Palionowa. Nie szukajcie mnie, potrzebuję chwili, żeby się naładować. To początek waszej klęski, lepiej już wyciągnijcie białą flagę, bo chcecie ze mną walczyć, uwierzcie mi, moja mądrość potrafi utworzyć niezwykłe przedmioty, projekt... To nie przy tym... Co mogę stworzyć? Ej, dobra, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy to jest wiadomość od Steve'a? Ale to jest chyba jakieś stare, mi się wydaje, że już to tutaj kiedyś widziałem. Dobra, czekajcie, sprawdźmy konkretne kordy. Minus 70 to było, czyli musimy pójść tu. Dobra, na 285. 280... Tu, to jest dokładnie to. Czy tu coś... Tu jest minus 285, dobra, sprawdźmy na dół. Tu coś jest. Nie no, to nie wygląda jakby tu coś miało być. Coś jest zejście na dół jeszcze jakieś. Dobra, czy to chodzi o to? Nie, to już jest stare, to nie może chodzić o to. 285, to albo to będą dokładne kordy, albo nie wiem w sumie szczerze, co to może być już. Dobra, czekajcie, a tu powinno być, dobra, trudno, tak to zostawiam. Dobra, wyjdźmy stąd. Czekajcie, możemy jeszcze, czekajcie, sprawdzę jeszcze głowę. Wylećmy na górę i sprawdźmy głowę, może to chodzi o głowę. Bo tutaj też jakby to, wiecie, dolecimy tu. Czyli tak, minus 70 na 285. Dobra, tu, no ale to głowa, o, dobra. Okej, jest tu jakaś skrzynka. Jest kolejna książka. Dobra, może to chodzi o to? Inyta i wycej okcyz... Okej, dobra, to jest też od tyłu. Okej, dostaliśmy wiadomość ostatnio, głosową od tyłu, teraz napisał coś od tyłu, to jest na bank Steve i to jest chyba ta sama sytuacja. Musimy to przepisać, musimy to po prostu przepisać. Dobra, wszystko, okej, to jest pierwsze. Jest, teraz będzie tam syty, jest, on, tam jest świątyni, okej. Wszystko jest w świątyni. Dobra, czyli wszystko, co potrzebujemy wiedzieć o tej całej sprawie, jest w świątyni. Czyli tam musimy się udać w tym momencie. Ej, dobra, to, że my takie coś wykryliśmy w tym momencie, to jest chyba coś niesamowitego. Ej, czyli musimy iść do świątyni. Dobra, ja nie wiem, czy ja to powinienem iść sam, szczerze mówiąc, ale wylećmy... O nie, nie wylecę stąd, dobra, zaraz tu zginę zresztą. Dobra, muszę wyjść stąd tędy. Więc wyjdźmy tak. Wypadło mi to? Nie, zdobyliśmy to. Biorę tą książkę ze sobą, zdecydowanie ją biorę, bo bez sensu jakbym jej nie zabrał. Dobra, nie zginąłem, to jest sukces, to jest naprawdę wielki sukces. Ale zjedzmy sobie coś i teraz zamurujmy to wszystko, bo tam przecież te dziury nie mogą tak zostać. Zlećmy tutaj, o, najpierw zamurujmy tą na górze, dobra. Teraz wejdźmy tutaj i teraz tak. Dobra, Jezu, to mistrzowskie Dobra, słuchajcie, ja lecę na chatę, ja chyba to komuś powiem, bo ja chyba sam nie powinienem tam iść, ale musimy pójść do świątyni. To jest następny punkt naszej wyprawy.